Każdy twórca wprowadza nas w świat swojej opowieści i przedstawia nam głównych bohaterów, zasady, cele oraz konflikty. Ale jak dokładnie to robią? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat ekspozycji fabularnej. Jest to sposób zapoznania odbiorcy ze światem przedstawionym i wprowadzenia bohaterów. Najczęściej prowadzi się on poprzez dialog, opis, retrospekcję lub narrację. Stosuje się w praktycznie każdej historii. Bez niej odbiorca mógłby mieć problem ze śledzeniem rozwoju fabuły oraz zrozumieniem motywacji postaci i konfliktów. W rezultacie historia może wydawać się niekompletna, chaotyczna lub pozbawiona sensu. Zdarzają się przypadki, gdzie twórcy celowo unikają rzucania ekspozycją w odbiorcę. Jednym z takich przykładów jest film Konstantin. Ogląda się go tak, jakby był kontynuacją filmu, który nigdy wcześniej nie powstał. Widz musi domyślać się relacji między postaciami oraz zasad świata z kontekstu. Jest to przykład bardzo silnego użycia zasady show, don't tell, czyli pokaż, nie mów. W przypadku form literackich skróciłbym ją do myśli, że pisarz zamiast pisać o czymś wprost, powinien przedstawić informacje poprzez wydarzenia lub działanie. Przykładowo chcemy pokazać, że Jasiu przez większość czasu gra w gry i ma problem z tym, żeby wynieść śmieci, kiedy mama go o to prosi. Opisując to najbardziej sucho jak się da, stworzymy zdanie typu: Jasiu jak co dzień siedział 12 godzin przy komputerze i grał w gry. Do jego pokoju weszła mama i kazała mu wyrzucić śmieci. Jasiu nie chciał tego robić, bo akurat był w środku meczu w LoLa. Natomiast według zasady show don't tell otrzymamy coś takiego. Mama Jasia z impetem otworzyła drzwi do pokoju syna. Tyle niwy gnojku, znowu cały dzień grasz w te durne gry. Wyłączaj to i maszeruj ze śmieciami. Zaraz matka, skończę mecz i pójdę. Czuć różnicę, prawda? Zobaczmy to jeszcze na innym przykładzie. Najgorsza możliwa ekspozycja, jaką może zrobić autor, to taka w formie dialogu, w którym nic się nie dzieje. Postacie siedzą w jednym miejscu, a ktoś z nich tłumaczy pozostałym fakty. Z takim bublem mieliśmy do czynienia chociażby w serialu Loki, kiedy Kang tłumaczył to, kim jest przez prawie 4 minuty. Twórcy próbowali urozmaicić to przez grę aktorską i zmiennokształtną statuetkę, ale efekt jest marny. Wcześniejsze pokazanie Kanga, gdzie teleportuje się przed uderzeniami, niewiele pomaga. Porównajmy to teraz do przedstawienia Thanosa. Ten pojawił się w scenach po napisach Avengersów, a w Strażnikach Galaktyki ukazano go jako kogoś ponad Ronanem. Dodatkowo przestrzegała przed nim Gomora. W Infinity War Thanos wbił się na statek Asgardczyków, gdy zabił Lokiego, a zarazem pokonał Thora. Do tego jego podwładny ceremonialnie przed nim klęka, kiedy przekazuje mu Kamień Nieskończoności. Powtórzę się, ale czuć różnicę. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób można poprowadzić ekspozycję z użyciem dialogu, sceny bez słów, sceny, w której postacie coś opowiadają i pewnej popularnej techniki. Zacznijmy od dialogu otwierającego Ojca Chrzestnego. Jeśli ktoś go nie zna, zostawiam link w kartach. To samo będzie dotyczyć się później omawianych scen. W Ojcu Chrzestnym już na wstępie poznajemy charaktery i relacje między postaciami Amerigo Bonasera a Vito Corleone. Bonasera przychodzi prosić Dona Corleone o zemstę za zbrodnie dokonane na swojej córce. To ujawnia zarówno desperację Bonasery, który chce zobaczyć sprawiedliwość, jak i pozycję Dona Corleone jako wpływowego i szanowanego w swoim środowisku człowieka. Dialog ukazuje świat przedstawiony jako brutalny i oparty na zasadach mafijnych. Don Corleone zostaje pokazany jako autorytet, który wydaje wyroki poza wymiarem sprawiedliwości, co daje nam wgląd w hierarchię i strukturę mafijną. Jednocześnie Don Corleone zwraca uwagę na brak szacunku Bonasery w przeszłości. Drwi z niego i poucza go, że popełnił błąd, zaniedbując relacje z Ojcem Chrzestnym. To też pokazuje, kto mówi z pozycji siły. Ta scena jest wybitnie dobra, bo przekazuje dużo informacji z samego kontekstu. Jednocześnie suche fakty są przedstawione w formie opowieści lub charakteryzują postać. Gdybyśmy skrócili ten dialog do suchych informacji, wyglądałby w ten sposób. Don Corleone, skrzywdzono moją córkę. Ile mam ci zapłacić za zemstę? Bonasera, nie zabiję za pieniądze w dzień ślubu mojej córki. Trzeba było być moim przyjacielem, aby ludzie bali się krzywdzić ciebie. Ojcze chrzestny, ale bardzo proszę o zemstę. No dobra, wybaczę ci, ale masz u mnie dług. Chłopaki, zdejdźcie to klemenzy. Niestety czasami dialogi potrafią brzmieć w ten sposób i
jest to po prostu przykre. Ekspozycję można też prowadzić bez użycia słów. W książkach jest to niemożliwe, ale dzieła audiowizualne mogą sobie na to pozwolić. Operują wtedy jedynie obrazem i dźwiękiem. Genialny fragment tego typu pojawia się w filmie Odlot. Przedstawia małżeństwo Karla i Eli poprzez montaż ujęć, aby przedstawić kluczowe momenty ich wspólnego życia. Kadry pokazują, że są zgraną parą, która stworzyła swój wymarzony dom. Później przechodzimy do fragmentu, w którym małżeństwo myśli o posiadaniu dziecka. Widzą niemowlaki w chmurach i szykują dziecięcy pokój. W 10 sekund następuje całkowita zmiana atmosfery. Radosna sielanka przechodzi w przygnębiającą scenę, w której Eli dowiaduje się, że nie może mieć dzieci. Następnie Karl stara się pocieszyć żonę i wspólnie planują wymarzoną podróż. Niestety zbieranie środków regularnie utrudniają im różne wypadki. Kiedy w końcu Karlowi udaje się kupić bilety do Peru, Eli choruje, a nieco później umiera. W 4 minuty dostajemy emocjonalny roller coaster, który wyjaśnia, dlaczego Karl został zgorzkniałym starcem. Pokazuje nam jego motywację do wyruszenia w podróż, a także prezentuje strzelbę Czechowa, czyli balony służące do podniesienia domu w niebo. Przy omawianiu zasady show don't tell skrytykowałem już przedstawienie Kanga. Jest to typowa scena, w której postać wykłada ekspozycję fabularną przez zauważalną ilość czasu. Motyw postaci wyjaśniającej coś innej jest bardzo powszechny. Z reguły lepiej go unikać, ale jeśli twórca nie ma innego wyjścia, to powinien zadbać o ciekawą formę. Przyjrzyjmy się pewnej scenie ze Shreka. Rycerze przynoszą w niej zaczarowane zwierciadło Lordowi Farquaadowi. Ten pyta się lustra, czy to nie jest najpiękniejsze królestwo na świecie, ale otrzymuje odpowiedź, że to nie jest królestwo, bo Farquaad nie jest królem. Zwierciadło proponuje mu 3 kandydatki na żonę, dzięki którym mógłby zostać królem. Całość odbywa się w formacie parodującym randkę w ciemno. W 2,5 minuty dowiadujemy się, czego pragnie Farquaad, kim jest Fiona, jakie są zagrożenia związane z jej odbijaniem. Dostajemy też sugestię, że w nocy dzieje się z nią coś złego. Dodatkowo, Farquaad zapowiada turniej, w którym weźmie udział Shrek. 2 pierwsze punkty stanowią ekspozycję, a 3 kolejne sprytnie ukryty foreshadowing. Ta scena przekazuje mnóstwo treści, bawi, a dodatkowo nawiązuje do Kopciuszka i Królewnej Śnieżki. Oczywiście nie każde dzieło jest komedią, więc tego typu zabieg trzeba też dostosować do tematyki utworu. Spójrzmy zatem jeszcze na scenę z Kubo i dwie struny. Główny bohater prowadzi tutaj bardzo suchą ekspozycję w formie opowieści, ale nadrabia formą. Zgarnia uwagę tłumu, gra na gitarze, a wszystko przedstawia z użyciem magicznego origami. Scena wprowadza tło fabularne, zdolności Kubo, 3 MacGuffiny, a do tego jest świetnym widowiskiem i zajmuje raptem 4 minuty. Czy te informacje byłyby ciekawe, gdyby po prostu opowiadał je narrator w ramach prologu? Absolutnie nie. Wyobraźmy sobie, że Kubo, podobnie do Kanga, jedynie zmienia kształt ludzika origami w trakcie opowiadania swojej historii. Przecież to by było koszmarnie nudne. Na koniec zdradzę wam sekretne narzędzie do prowadzenia ekspozycji. Na pewno widzieliście je mnóstwo razy, ale być może nie zorientowaliście się, że do tego służy. Chodzi o piosenki, szczególnie te z animacji. Praktycznie zawsze służą do przedstawienia jakiegoś problemu lub postaci, często w zestawie z konfliktem wewnętrznym. Spójrzmy na Encanto od Disneya. W jaki sposób twórcy przedstawili 12 postaci z rodziny Madrigal oraz ich zaczarowany dom? Oczywiście, że za pomocą piosenki, przy której twórcy obrazem pokazują, jak działają moce członków rodziny. Mamy tu nawet sugestię, że złoczyńcą w tym filmie będzie wujek Bruno. Później Encanto serwuje nam piosenki Licząc na cud i Pancerz Presja, które pokazują konflikty wewnętrzne bohaterek. Doskonałą piosenką przedstawiającą postać oraz jakiś problem jest A Killing Tale z Kucyków Pony. W odcinku Brzmienie Ciszy bohaterki trafiają do wioski niemych kucyków, niejakich Kirinów. Podczas poszukiwania Kirina umiejącego mówić, Applejack natrafia na Autumn Blaze. Ta śpiewa jej piosenkę, w której dostajemy wyjaśnienie, dlaczego mówi jako jedyna z Kirinów. Jednocześnie ukazuje jej charakter i subtelnie pokazuje, w jaki sposób wpłynęła na nią samotność. Wyjątkowo, jak na serię o narzędziach fabularnych, nie mam dzisiaj segmentu z rekomendacjami. Przykłady, które pierwotnie chciałem w nim umieścić, omówiłem już w tym materiale. W związku z tym, na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.